Magda ma poważne zaburzenia hormonalne. Mimo początkowych trudności z utratą wagi u nas w studio, nie poddawała się i walczyła do końca. W pierwszych 2 miesiącach waga stała jak zaczarowana. Niestety kilogramy nie spadały. W drugiej połowie 2 miesiąca coś zaczęło się ruszać. Magda zaczęła tracić po 1 kilogramie tygodniowo. Na dzień dzisiejszy schudła 6 kg, moi drodzy, zmieniła fryzurę i na chwilę obecną myślę, że jest inną kobietą. W zeszłym roku gdzieś tam pojawiały się na Facebooku posty studia figury. Przede wszystkim tej oto kobiety, Iwonki, która niesamowicie po prostu tutaj mnie zmotywowała no do działania. I tak znalazłam się w studio figura. No i jestem mega, mega szczęśliwa z tego powodu, bo to jest dla mnie tak naprawdę początek. Zaczęłam troszeczkę być bardziej pewna siebie i walczę, po prostu walczę. Z tego miejsca, jak już mam tutaj głos, to dziękuję bardzo moim rodzicom, mojej całej rodzinie i znajomym, którzy no naprawdę wspierają. To jest tak, że my nie jesteśmy w tym wszystkim same. Decyzja dojrzewała, no i w końcu wybrałam się na konsultację do studia, no i tak zostałam już tam do dzisiaj. To jest naprawdę taka emocjonalna więź, która gdzieś tam się wytwarza pomiędzy dziewczynami, które niby tam pracują, ale tak naprawdę one wkładają tyle serca w swoją pracę, że po prostu jest nam łatwiej tam przychodzić i motywować się do tego, żeby rzeczywiście no, dążyć do celu. Ja zawsze prowadziłam aktywne życie, ale teraz, no uwierzcie mi Państwo, że no mnie w domu po prostu nie ma. No tak to wygląda, ale jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. No i co mogę powiedzieć? Ja bardzo gratuluję pozostałym dziewczynom, które brały udział tutaj w metamorfozie, bo to, jakie efekty uzyskały, no to jest niesamowite. Bardzo polubiłyśmy się w czwórkę. No i działamy. Dziękuję bardzo.